Siemanko, słowo się rzekło, rozpoczynamy odchudzanie. Jest to dosyć trudny, a jednocześnie bardzo prosty proces. Pamiętajcie o tym, że ja nie jestem trenerem osobistym. Co, o czym wszystko wam tu mówię, to jest trochę wyczytane, trochę dowiedziane się od innych trenerów, więc jeśli w tym materiale czegoś brakuje, jeśli jakieś informacje jeszcze warto, żeby wybrzmiały, to śmiało piszcie je w komentarzu. Chodzi tutaj o to, żeby nam wszystkim udało się schudnąć, żebyśmy zrobili to z głową, żebyśmy zrobili to mądrze, żebyśmy przy tym wszystkim wyglądali nie jak szkieletor, tylko fajnie. No, więc śmiało. Od razu mówię, że nie oczekujcie tutaj żadnych cudownych sposobów na to, żeby zrzucić swoją wagę, bo takich nie ma. Cudów nie ma. Żeby schudnąć, trzeba mniej żreć, albo więcej się ruszać. Ale tak czy siak pozostaje jedna niezmienna kwestia. Czy będziesz stosował dietę keto, czy taką, czy taką, czy taką, zasada, żeby schudnąć, jest jedna. W ciągu dnia każdy z nas spala określoną liczbę kalorii. I ta liczba zmienia się w zależności od tego, jaki tryb życia prowadzimy. Od tego, czy nasza praca jest siedząca, czy raczej stojąca i wykonujemy coś fizycznie. Oraz od tego, ile treningów i jaką aktywność pozatreningową w ciągu dnia prowadzimy. Dlatego zanim zaczniesz jakiekolwiek odchudzanie i szukanie idealnej diety, musisz sprawdzić, ile wynosi twoje kaloryczne zero. Znajdziesz mnóstwo kalkulatorów online, mnóstwo stron, które po wypełnieniu tych wszystkich danych, jaki masz wzrost, wagę oraz twoją aktywność fizyczną, wyliczy, ile kalorii dziennie potrzebujesz, żeby twój organizm po prostu działał. Więc załóżmy, że twoje kaloryczne zero wynosi 2500 kalorii. Czyli żeby utrzymać swoją optymalną wagę, obecną wagę, musisz dostarczyć organizmowi 2500 kalorii. Jeśli więc będziesz jadł mniej niż 2500 kalorii, zaczniesz chudnąć. A jeśli będziesz jadł więcej, zaczniesz tyć. Żeby bardziej wam zobrazować tę sytuację, wyobraźcie sobie, że jesteście bałwanem. Takim normalnym bałwanem, który stoi sobie na dworze, ale jest dodatnia temperatura i ten bałwan zaczyna topnieć. Żeby utrzymać określoną wielkość tego bałwana, musicie dostarczyć mu i uzupełnić odpowiednią ilość śniegu. Jeżeli dostarczycie mu za mało tego śniegu, no to bałwan zmniejszy swoją objętość. Jeśli natomiast upchniecie temu bałwanowi tego śniegu więcej, no to bałwan będzie większy. No i tak jest z tymi kaloriami. Nieważne, czy to będą kalorie z węglowodanów, z tłuszczy, czy z białka. Jeśli ogólna ilość kalorii będzie większa, no to nie ma opcji, przytyjecie. Natomiast jeśli ilość tych kalorii, czyli tego śniegu, będzie mniejsza, to nie ma opcji, żebyście nie schudli. No to teraz jak to jest, że ktoś niby się odchudza, a nie może schudnąć? To znaczy, że nadal je za dużo. Nie ma innej możliwości. Największy problem polega na tym, że ludzie nie liczą kalorii, w sensie liczą na oko. I stąd pojawia się to przekonanie, że przecież odchudzam się, jem mniej, a nie chudnę. Bo wydaje ci się, że się odchudzasz. Jeśli podliczysz swoje kalorie, odskażesz się w ciągu dnia, że być może jesz więcej niż ci się wydawało. Dlatego nie ma innego rozwiązania, jak po prostu liczenie kalorii. Jednym z najprostszych sposobów jest dodawanie wszystko do aplikacji. I nie jest to żaden materiał sponsorowany. Jest taka aplikacja, która nazywa się MyFitnessPal. Tam w prosty sposób każdy produkt, który spożywasz, możesz zeskanować po kodzie kreskowym, wrzucić go do aplikacji, zaznaczyć ile gram produktu spożywasz i ta aplikacja policzy ci zarówno kaloryczność twoich posiłków, ale co jeszcze ważniejsze, policzy makroskładniki. A więc ujemny bilans kaloryczny to jedyna rzecz, której potrzebujesz, żeby schudnąć. I nie musisz nawet nic ćwiczyć. Wystarczy, że będziesz jadł mniej niż spalasz. Oczywiście dodatkowa aktywność treningowa sprawi, że tych kalorii w ciągu dnia spalisz więcej, dzięki czemu ta różnica między tym, ile potrzebujesz kalorii, a ile dostarczasz, się zwiększy. No ale pod warunkiem, że nie będziesz jadł więcej. Często jest tak, że ludzie trenują i jedzą więcej, co przynosi żaden skutek, no bo najpierw zamiast 2500 kalorii na przykład spalasz w ciągu dnia 3000 kalorii, no ale jesz na przykład 3 albo 300 i się dziwisz, że nie chudniesz. Ale większość z nas nie chce tylko schudnąć, tylko chce wyglądać lepiej.
I tutaj zaczynają się schody. Żeby wyglądać lepiej i żeby zaokrąglić mięśnie, potrzebujemy treningu siłowego, czyli stymulować nasze mięśnie do hipertrofii, czyli do wzrostu. No bo wiecie, jak to jest. Kaloryfer u chudego kolesia to jak duże cycki u grubej laski. No niby okej, ale trochę bez sensu, nie? Więc potrzebny nam będzie trening siłowy. Niestety jest tak, że nasz organizm w pierwszej kolejności zużywa to, co jest nieużywane. Więc jeśli nie będziesz ćwiczył siłowo i trenował, to będziesz chudł z mięśni i będziesz wyglądał jak szczupak. A nie o to nam wszystkim chodzi. Chcemy wyglądać fajnie, chcemy, żeby te ręce, ciało, cycki i barki były zarysowane, a nie być po prostu chudym. Polecam robić full body workout, czyli na każdym treningu trenować każdą grupę mięśniową, tak aby za każdym razem, kiedy jesteśmy na siłowni, każda z partii mięśniowych dostała sygnał do tego, żeby nie zużywać tych mięśni. I tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz w kwestii diety, żeby zapobiec katabolizmowi na redukcji, czyli w momencie, kiedy nasz organizm spala więcej niż potrzebuje, żeby zapobiec utracie mięśni oprócz treningu siłowego, musimy dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości białka. Przyjmuje się, że facet powinien na redukcji jeść od 1,6 do 2 gram białka, aby zapobiec temu rozkładowi mięśni. Więc jeśli ważysz 80 kg, no to wiesz, że musisz jeść dziennie 160 gram białka. W tej aplikacji MyFitnessPal, o której już wspominałem, która jest zresztą darmowa, możesz ustawić sobie dzienny procentowy udział makroskładników w twojej diecie. Czyli najpierw wchodzisz w aplikację, ustalasz sobie białko według twoich kilogramów, następnie około 20-30% tłuszczy i reszta do węgla. Podsumowując, jeśli chcesz schudnąć, musisz zejść poniżej twojego kalorycznego zera. Żeby wiedzieć, ile kalorii dokładnie jesz, wszystko wpisujesz i ważysz. Ja mam taką starą wagę kuchenną i każdy produkt ważę przed obróbką, tak? Czyli nie wiem, kroisz sobie mięso, wrzucasz na wagę, sprawdzasz ile, wrzucasz w aplikację, skanujesz kod, widzisz ile tego jest i każdy produkt tak robisz. Wiem, że trochę to zajmuje czasu, ale inaczej się nie da, po prostu. Potem już na oko będziesz wiedział, ale na początku nie wiesz ile jesz. Więc warto, a właściwie trzeba zacząć to mierzyć. Warto ważyć nie tylko swoje posiłki i produkty, które jecie, ale także wykonywać pomiary swojego ciała. Najlepiej robić to codziennie, rano, na czczo i sugerować się średnim wynikiem wagi tygodniowo. No bo dzień może być dniu nierówny, a wynik średni tygodniowy będzie miarodajny i będzie wam wskazywał, czy faktycznie wasza waga schodzi, czy też nie. A jak wygląda sprawa tych wszystkich spalaczy tłuszczu, polepszaczy i w ogóle? No to zazwyczaj działa na kofeinie, czyli po prostu podnosi ci to ciśnienie krwi, serce ci wali szybciej i sprawia, że trochę więcej będziesz spalał. Ale czy warto? Nie. Warto wybrać schody zamiast windy i zwiększać tak zwany NEAT, czyli niesportową aktywność fizyczną w ciągu dnia. No schody są najlepszym przykładem na to, jak dołożyć spalania kalorii w ciągu dnia, a się nie za bardzo przemęczać. Nie wiem, czy wspominałem, chyba nie. Warto wszystko robić z głową, rozsądnie i powoli. To znaczy nie wchodź od razu na wielki, ujemny bilans kaloryczny 500-800 kalorii, bo nie ma takiej potrzeby. Na początek zarówno treningi powinny być dostosowane do twojej sprawności fizycznej, czyli nie od razu się zabijać i machać jak największym ciężarem, bo sobie zrobisz kuku i potem będziesz 2 miesiące albo 3 niezdolne do treningów. Tak samo z dietą. Na początek minus 250 kalorii, 300 w zupełności wystarczy, żeby zacząć chudnąć. Organizm też się zacznie przyzwyczajać i z czasem ten bilans ujemny kaloryczny będziemy mogli zwiększać, w sensie zmniejszać to, ile będziesz jadł, ale na początku nie ma takiej potrzeby. Nie od razu Rzym zbudowano, więc lepiej robić to powoli, z głową, żebyś się też nie zrazić. Jak teraz twój organizm potrzebuje mniej więcej, powiedzmy, 2500 kalorii dziennie, a ty będziesz jadł 1800, no to będziesz po prostu zajebiście głodny. I co? I zniechęcisz się, albo będziesz dojadał, znajdziesz jakiegoś batona i sobie stwierdzisz, o dobra, ty tak się odchudzam, trenuję, no to jeden batonik nic nie zmieni. A właśnie ten batonik zmieni i sprawia, że nie masz efektów. Druga sprawa to pilnowanie ilości białka.
a trzecia to trening siłowy. O tym treningu więcej powiem z pomocą Piotra, bo on jest trenerem, on ma dużo większą wiedzę na ten temat niż ja. Ja tutaj szerzę chęć pomocy wam i szerzę chęć schudnięcia i daję wam podstawowe rady, takie, które nie są fizyką kwantową. Natomiast w tych sprawach trudniejszych będę zapraszał tutaj mądrzejszych w tych sprawach od siebie. Na dzisiaj to już wszystko, wiecie już jak podejść do diety. Natomiast jeśli chodzi o kwestię treningów, to pojawi się ona tutaj niebawem.